skąd mogę wiedzieć, czy to samica, czy samiec? Witam w drugiej części. Jak się kto zna? Który samiec, to mówię, że samiec. Ile się cieni? 15. Te dęte to ile od sztuki? Po 50. 50 zł. To są, to nie są pomorskie, to są śląskie. 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 Dziękuję bardzo. A tu ma pan zagraniczne, ma pan też, widzę. Tak, no. Co to mam? DV? DV. Jeden DV? Czy... Jeden. W Busku było więcej. Tu nie ma. Do Buska się nie pojedzie, bo Busko jest za drogie. Ale filmową teraz w Łódzku. No filmową ten, ale ten co kurki filmuje chyba. Proszę? Ten co kurki filmuje. Nie, no. Nie, gołębie też przychodził i a tego. To nie wiem kto. No jak to on mi nawet mówił, to ten. To co poszło, jakie zagraniczne poszły panu w tym? Rumuny. A to miał pan Rumuny też? No. No. Tu my kupili, o Janko. Tu, no to wiadomo, że Romanów dużo się przewie. To tylko jest jeden DV, tak? Jeden DV został. W domu zostało 4. Aha. 4, a to czerwone tutaj, o to czerwone, to co? Ja, ile, jaka cena? O to. Ile taka? To jest samczyk. Samice sprzedałem w Busku. Identyko. Była, w parze były, a taki kolega mnie prosił. Coś pięknego, to aż miło. To masz tak, gęsi. Te są fajne, one są agresywne, bo ja ich nie... Nie, spokojne, tak? Spokojne. To ile taka para tych gęsi? Znaczy gąski 130, gąsiek 150. A, gąski tańsze, bardzo tańsze. Dużo tańsze, no. A z tych, z prawej strony masz te czarne kogutki, to? Tak, po 40. Po 40. A po lewej to? Też po 40. Są i brojlery. Super. Jesteś tu co pierwszą i trzecią niedzielę? Tak, zawsze jest. Zawsze. O, nie masz daleko to. Zapraszamy do Opatowa, dziękuję bardzo. A z jakich raz te kurczątka? Rosa. Rosa. Po 5 zł zapraszamy do Opatowa. Dziękuję bardzo. Ten mały królik, drogi bardzo? 50 zł. A ten olbrzymi, rudy? 130. 130. A te malutkie? Po 40. O, to już tu już większy, dużo? 80. 80, stówkę, ten niebieski, tak. A biały też 100. Biały 100 zł. Dziękuję bardzo. Jak to da? No, ktoś da, na pewno ktoś da. To jest para standardów, tak? 120 takich par. A to są, to nie wiem, za te nie mówił ile. Ale nagrywamy, żeby nie było, że kogoś opuszczamy. Dziękuję bardzo. Ile taka para rysi do wzięcia? 100 zł. A tam są? No bo to jest jeden jakby brodawczak był. Czy to jest jakaś jeszcze specjalna rasa tego ciemnego nakrapianego z obrączką? Ja to się na to. Aha. To kolegi? Ja to kolegi. A. A kurki od sztuki ile? Od sztuku kilo. Rozumiem. Dziękuję bardzo. A te dziadka? 50 zł. Młodziki, ale tu jest jakiś orlik wysokolotny czy zamojski? Nie, jakiś też. Po dwie dychy? Podyszę. Dziękuję bardzo. Co to za rasa tych olbrzymi? Drachma. A sprzedajecie młode? No są. Są młode. To ile dorosłe zostają, tak? Czy dorosłe też do sprzedania? Nie, wie pan, ostatnio miałem koguta, skoro sprzedałem, ale coś sobie muszę zostawić. No tak. To ile za taką parę trzeba byłoby zapłacić? 350 zł.
A młode po nich to są te? Tak. A młode? 20 zł. 20 zł sztuka. A ta para? No ta jest droższa, 500 wydałem, tak. 500 zł. Ja i też tam byłem no, w tym roku, w lutym dopiero, ale, ale dobrze poszło, bo od tych trójki 60 kursów zrobiłem. O, super. Pięknie się wylęgło. No to, a to wszystko inkubatory, nie? Tak. No bo ja na handlu mam, ja patrzę. No tak, rozumiem, rozumiem. A to jak się fachowo nazywają? Kochin olbrzymi. Kochin olbrzymi. Piękne. I tu te fajne, o tu są fajne. Bojowce. Bojowce, ale to nie agresywne. Nie, nie. Nie, tylko z nazwy bojowce, tak? Tak, bo tych parę rodzajów tych bojowców. To ile taka parka? Te 350 komplet, tak. Komplet. A tu wyżej? Bandamka. Bandamka. Też ile od sztuki? Stówkę, to jest droższe. To jest droższe. Tu są kurczątka. Kurczęta. Lawendowe. Lawendowe. Po? No, to są też te bandamki, nie? Mm-hmm. To rodzice w domu zostawili też i czarne dwie. Para. To za takie kurcze trzeba ile włożyć? Dziękuję ślicznie. Ile od sztuki takie przypióreczki? 15 zł. 15 zł do wzięcia. Piękne, te białe mi się podobają. Takie. A zamówienia są na jajka? Dużo jest zamówienia na jajka? No odbierają na miejscu. Na miejscu właśnie o to chodzi. A została nam ta para papuszek? Tak. Ile za taką parę? 600 zł. Co to jest za rasa? Królewskie. Królewskie. Dziękuję ślicznie. Młode silki, tak? Tak. A, jest to wybór. Różne ubarwienie. Za AS, pani z Opatowa. Nie. To ile za młodą silkę trzeba zapłacić? Te są po 50 zł. Aha, te większe po 50 zł, a te mniejsze po 30 zł. A kobudki po 80 zł. Teraz jeszcze pokażę. Kobudki większe po 80 zł. Wy tu jesteście w pierwszą i trzecią niedzielę? To zapraszamy po takie silki piękne do Opatowa. A papugi? Papugi to jest na 150 zł. Rozella królewska samiec u góry i rozella goldmelta samiec. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy do Opatowa. Pierwszą i trzecią niedzielę. Fajne, fajne. To jest para parzysta tych silek? Tak. To ile za taką parę do wzięcia? 240. 240. Kaczuszka pojedyncza? Tak. Kaldak. Ona tańsza. Tańsza jest, nie? Tak, 80 zł. 80 zł. A tam są przepióreczki, tak? Tak, jest. Jeszcze kogutek i dwie kurki. Dwie kurki. To ile za całość? 60 zł. 60 zł do wzięcia. Tak. Dziękuję bardzo. A tu czubatki staropolskie. Para parzysta czy kogutki? Para, kogut, kura. Kogut, kura. No, 140 zł. 140 do wzięcia. Tak. I tutaj jest kogut kochin miniaturowy, czarny i kurka jest lokowana. Ona teraz się pierzy. No ale tak, ale to też tak fajnie się prezentuje jak na podwórku, nie? Tak. Ta lokowana ile? 120 zł. 120 do wzięcia. Tak. Dziękuję ślicznie. Proszę. Udanej sprzedaży życzę. Dzień dobry, taka naweczka ile, droga bardzo? 220. A tu garbonosy? 150 te białe, tak? 150 do wzięcia, taka piękna biały garbonos. Dziękuję bardzo. To jest parka tych widymków, tak? Ile za taką parkę? 40 do wzięcia. Tu mamy bociana i
To są same młodziki. Para młodych niebieskich boków, niebieski i czarne boki newek. To ile za te młodziki, te newki? Po 20 zł. Po 20 zł wszystko, to jak leci. No i tutaj po 20 zł. Królik. Królik 70. A te? Po 40 zł. Po 40 zł. I zostały nam? Króliki. Dwie samiczki, samczy. Po? Samiczki po 70, samczy po 80. Super, dziękuję bardzo. To jest pan kurwa na internecie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ładnie się pan stał. Piękne kariery, począwszy, nie pokazuję wyżej, żeby twarzy nie uchwycić. A co tam twarz? No ale to można kogoś pozdrowić. Ile od sztuki te kariery? Jeszcze raz poproszę. Od stówki w górę. Od stówki wzwyż. Proszę bardzo. To będzie telefon do tych karierów? Tak. Fajnie. To może do wszystkiego. Pokażemy najpierw to. Pokażemy. A tu najdroższa parka i najtańsza, czy 400 zł taka parka. A te pomorskie? 150 sztuk. To są czeskie. Czeskie, nie pomorskie. Ale te na najwyższym stopniu, te kariery najdroższe? Te białe? Tak, 150. 150 zł. Jeszcze pokażę tych na dole. Jakby ktoś był chętny, to pan poda na koniec telefon. To można telefon do tej... Zadaj telefon. Grzesiek. Poproszę telefon. 665. 766. 460. Do tych gołąbków telefon podany przed chwilą. Dziękuję ślicznie. Udanej sprzedaży życzę. Dzień dobry. To ja bym tylko poprosił o tak cenowo, jak te bażanty. Cały komplet 300 zł. 300 zł. Się ceni. No. Dwie samiczki i samczy. Tak jest. A te kurczonka takie śliczne? Po 3 dyszki. A co to za rasa? No nie powiem panu, bo to są kolejne. Rozumiem. Po 3 dyszki. A to są jajka tych... To są jajka zwykłe kurze. Kurze. Po? Po złotówce. Po złotówce. A tu te stawaki? Po 40 sztuk. 40 sztuk. A pan ma? A tu są staropolskie takie, no i tam. No i boki jakby, i coś? I boki i coś takiego. To ile od sztuki takie staropolskie? No taka... 50 zł. 50 zł sztuk. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy do Opatowa. Tu z tych landersów to jest para? Tak. Ile za taką parę? 250, gąska 200. Gąska 200. A para indyczek? Indoor? Indyka? Tak, 350. Do wzięcia. Do wzięcia. Super. A króliki takie malutkie? 20 zł. 20 zł. Dziękuję ślicznie. Nie, taki no naprawdę piękny kolor. Ile taki fajny królik? Reksy są. Rex? Ile taki? Stówkę do wzięcia. Ale klatki puste, to znaki. Już coś poszło. No to najważniejsze. Po to się przyjeżdża. Ale to piękne ubarwienie. Dziękuję bardzo. To co to za rasa? Silki. Ile za taką parkę trzeba zapłacić? 5 dyszek za takiego sylika. Super, dziękuję bardzo. Jak sprzężę, no właśnie. To są piękne kury. Ale nie wiem jak cenowo.
Nic ze świata. Aby jajka pan sprzedaje, kurnie. Z tamtych już nie mam. Ale co to za rasa? Co to za rasa jest? Jaka to rasa jest? Brak. I powiem, jaka cena? No nie dowiemy się, bo jest taki tłum przed panem. O ile? O ile to? No nie wiem, to drachmy, ale to tyle, tylko tyle. Ile taka kura brakma, panie? Ile kosztuje? Ile kosztowała? Stówka, taka drachma. Sto złotych. Tu jest z małymi. Ale nie jest za dużo ludzi, żeby zobaczyć, co tam stoi. Nic się nie dowiemy więcej. Dziękuję bardzo. Weź tak przedstaw, może cenowo ty masz te z tych. Proszę. Tu na dole te białe to są To jest kumru. Z tej kumru. Turkot kumru. A te płowe jakby bez pasów? To są te są kumru. To są kumru, tak? Tak, wszystko. Tu są, tu jeszcze tam jest samczyk. Bo to bardzo samice leje. Aha, to ile trzeba zapłacić za takie kumru? Za te kumru to trzeba zapłacić po 40 zł, minimum 40 zł za sztukę. Tak, dziękuję. A te z, dalej z boku? Kiplery zagłębiowskie. To też ile za taką parę? Za parę 60 zł. A tu mamy? Grzywasz 50 zł. Permski. Permski. 50 zł do... Grzywasz permski. Orlik lubelski. 100 zł za parę. Orliki lubelskie też mamy. Dobrze, dziękuję bardzo. To ile od sztuki taki standard? Proszę? I ile trzeba zapłacić za sztukę? Do wzięcia na przykład, czy za parę? No dać za parę, mogę za sztukę. No ja bym chciał kupić samicę na przykład. To 60 zł, 120 zł para. 60 zł sztukę. Dobrze. A co mamy? Nie, a kariery, za parę karierów? To mogę polecić 140 zł, no. A co to samica, ale tak jest. A straser pojedynczy? 40 zł. Dziękuję bardzo. Taka piękna para brodawczaków, to droga bardzo? No to 80 zł. 80 zł za parę czy za sztukę? Za parę. No proszę. Pan jest z Ostrowca, to jakby ktoś napisał w komentarzu, to 80 zł za parę. Dziękuję bardzo. 25 zł. Kokiny. Takie kokinki po 25 zł, tak? 8-tygodniowe. 8-tygodniowe. Tak, widzimy już. A pięknie, a króliki? Króliki po 70 zł, jak lecę. Dziękuję ślicznie. Ale ja bym nabył właśnie z tych standardów tylko niebieską samicę. A ta... Ile taka para standardów? 120 zł. 120 zł. A kariery od pary? Też 120. Dziękuję bardzo. Orliki wysokolotne. Szaryki, to z szaryków jest? To Lubelszczyzna. To ile za taką parę szaryków trzeba zapłacić? 50 zł. To w Lublinie stówę trzeba wyłożyć. To i u mnie stówę niektóre, ale te po 50. Te po 50. Ja mam to z domu biorę, nie muszę na targi. No tak właśnie. No, pan już markę sobie wyrobił. Mam siwe, czerwone, żółte, czarne. Białe. A te młode? Te młode to po 15. Po 15. A te kurki, czubatki to też państwa? Moje. No bo te czubatki za parę ile trzeba zapłacić? 100 zł. 100 zł.
A te najmniejsze kurki z kogutkami? 120 srebrnych. 120. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Po ile? Po 12 zł takie przepióreczki. Tamte burę też. Też po 12 zł sztuka. Wszystko. Dziękuję ślicznie. Ile taka para wiedeńskich? Do wzięcia. Piękne para wiedeńskich. A takie pojedyncze klateczki? Różnie, im większa, tym droższa. Od 200 zł do 50 zł. Ale piękne takie tutaj. A na przykład taka by mnie interesowała, o taka jak tu? 95. 95 do wzięcia. Takie klateczki zapraszamy do Opatowa. Dziękuję ślicznie. Pozwoliłem sobie. Ile jest za taką parę kurek? Gołoszyjki, tak? Gołoszyjki 80 zł. 80 zł taka para. A to co? Pocztowy taki, fajny kolorek. Pocztowy. 10 zł, 20? 20. 20 do wzięcia. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale dzień dobry. Ta para turkotów, jedno czubek. To 7 do. 7 do wzięcia. No, no. Pocztowe masz, ta, masz tego, to wrudę co wpada. No, no. To jest samiczka? Samczy? Tamto samiczka. Ile taka samiczka? Tamta 3 dychy. 3 dychy. Ale tu masz, a co to jest jakby tak, jakby to niebieskie takie duże? To. Takie jak rzeszowskie. Jak rzeszowskie no. Coś. A pocztowe po ile? Po 2 dychy sztuka. Czarne, te kropaty łebek to jakby z tych tygrysów, tak? No, no, no. I został nam co? Koreniaty, ten czarny biolota, to co to jest? Z wywrotków, a boczek, samiec? Samica. Samica, o taki fajny kolor. Ile taka? Ta 2 dychy. 2 dychy do wzięcia. Dziękuję ślicznie. Mój dobytek jest filmowany. Ile taka para kaczuszek? Kaczki? Go, to jest cała para. 130 zł ta para. A tu kogutki same? Tak. To do wzięcia? 50 i 60. 50 i 60. To jaka to rasa? Mieszane. A jajeczka też są ich? O, witam. Pokaż, co żeś nabył, bo ty nie, widzisz z tych orlików wysokolotnych, nie? Nie nabyłem nic. To przyszło. Przyszło. Ale z tych orlików? Dobrze lata to? Nie wiem, bo to weszło. Aha, rozumiem. Nawet nie wiem. Ile taka para młodych karierów? No to po 50 zł. Stówka. Po 50 zł. Stówka za parę, tak? Zapraszamy do Opatowa. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, takie ładne króliki. Kolorowe, ale fajne, rude. A dorosła samica? 90 do wzięcia. A całości jakby brał, to rabat by był. Fajnie, dziękuję ślicznie. Piękne okazy. Klasa, tak? Twoim zdaniem jak? Jesteś ekspert. Staropolan z Rzeszowskim. Mieszany? No, dlatego takie duże te. Nie ma właściciela, nie powiemy ceny. Dzień dobry. Dzień dobry. Począwszy od tych parę boków. Ile za taką parę boków? Cztery za... dyszki. Cztery dyszki. Pawik pojedynczy? Samiczka, 3 dyszki. To jest pasiak srebrniak? Srebrniak, tak, samczyk. 2 dyszki. 2 dyszki. Kurki? Kochinki, kogut i 2 kurki, 2 stówki. 2 stówki. I kurskie młode po 3 dychy sztuka. Kurskie? Kurskie. One dobrze latają? Tak latają jak jagody. Aha. Idą. Tylko, że to młodzież sama. Sama młodzież. Ile od sztuki jeszcze? 3 dyszki. To są kurskie. 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 Po 3 dyszki zapraszamy do Opatowa pierwszą i trzecią niedzielę. Dokładnie. Dziękuję ślicznie. To dęte? Te tak. Młode, tak? Młode, tegoroczne. To są ze stycznia para i młody. Aha. Tegoroczne młode. Ile za takie młode trzeba zapłacić? 40 zł się cenią za parę. Do wzięcia. Tak, do wzięcia. 2 pocztowe po 15 zł i samica pocztowa 20 zł. Samica pocztowa 20 zł. Dziękuję bardzo. Podać? Bo Państwo stoicie tutaj pierwszą i trzecią niedzielę w Opatowie? Wy Państwo, zawołam się.
Dzień dobry, państwo tu stoicie pierwszej, trzeciej niedzielę w Opatowie? No, to ja bym poprosił tak cenowo, w przybliżeniu dla tych ludzi, co chcą zakupić z tego rejonu, nie? Bo jak stoicie w Opatowie pierwszą, trzecią niedzielę, to jak cenowo, te kaczuszki? Gąski są po 3 dychy. Tak. Po 14 dworka. Tak. 13 pekinka. Pekinka, 13 zł. I teraz zacznijmy od kurek, tak? Bo to kogutki. Tak, karmazyny są po 4 dychy, takie już duże kogutki. Tak, tak. Tutaj są po 36 zł 16-tygodniowe, tak. Po 38 zł 18-tygodniowe i po 40 zł z jajkiem. Koguty 20 tygodni są po 38 zł. Mulard, czyli kaczogęś, jest po 20 zł. Po 18 zł kaczka francuska. Bieguski są po 20 zł. I perliczka jest broiler po 20 zł. Dziękuję, zapraszamy pierwszą i trzecią niedzielę do Opatowa. Dziękuję, chciałbym pokazać tym, co nie mogą dzisiaj przyjść, być. Te kurki ile od sztuki? 70 zł. Co to za rasa? Berbeziu francuski. A tu kaczuszki mnie interesują. Mandarynki. Piękne. To są dwie pary? Tak. To ile za taką parę mandarynek? 400. A tu para tych? Czubatku? 150. 150 do wzięcia. No i bażantę w para? 300. A króliki? Samiczki po 80 zł. Piękne samiczki. Nowozelandzkie. Nowozelandzkie po 80 zł. Dziękuję. Mięsne. Dziękuję. Dzięki. Ile takie kurczątko od sztuki? 25 zł. Dwutygodniowe. Kochin olbrzymi. Kochin olbrzymi. A te tutaj? Walendota srebrno-łuskowana, 20 zł. 20 zł. I tutaj mam brachmę olbrzymią. I tu? 25 zł. Brachma olbrzymia, tak? A tu? Tutaj są Jersey Gigant, 2-miesięczne, 50 zł. I 3 czubatki po 3 dychy. Dziękuję ślicznie. Teraz proszę zobaczyć targ w Opatowie. Pełniutki. Nie można. No i tu. I całe tu jak supermarket. Też ten parking. Pełniutki. Gdzie by nie spojrzeć, to ja filmuję to, co jest obok targu. Do usłyszenia, do następnego targu.